Moja pewność siebie została w Warszawie, słuchajcie, nie przyjechała ze mną pociągiem. Ile osób tutaj zgromadzonych korzystało albo korzysta kiedykolwiek z pomocy psychiatrycznej albo psychologicznej? Jakbyście mogli podnieść ręce. Ok. Według WHO jedna czwarta ludzi na jakimś etapie swojego życia będzie takiej pomocy potrzebowała. Także jest nieźle tutaj, bo już się sobą zaopiekowaliście, ale mam nadzieję, że po moim wystąpieniu będziecie bardziej uważni na siebie. Zawsze mi się wydawało, że nie jestem wystarczająca. Że jest mnie za mało, że za mało robię, za mało z siebie daję. Na zewnątrz oczywiście próbowałam to dograć, wygrać, pokazać. Jaka to ja jestem świetna, silna i nie wiadomo jaka, a w środku czułam się cały czas impostor. Bo już po polsku chyba mamy to, tak? Wdrukowane. No po prostu do dupy. No, zwyczajnie do dupy. Kiedy trafiłam na pierwszą z psychoterapii, mając 30 lat, dowiedziałam się wtedy, że. Wielkie znaczenie miało moje wychowanie i to, że jestem z domu. Jestem Ela Bonda z domu DDA, więc to miało wielki wpływ na mnie i wtedy ta terapia trochę pomogła. Natomiast był taki, było takim plasterkiem na moje życie wtedy i nie zapobiegło temu, co było dalej. A dalej było tak, że. Yy, Byłem 30-letnią kobietą, zostałam samodzielną mamą, miałam rocznego synka, zmieniłam pracę, wiedziałam, że muszę go utrzymać, że muszę dać mu jak najlepsze życie. Praca okazała się być dla mnie wielką satysfakcją i takim miejscem, gdzie przestałam myśleć o sobie, że się nie nadaje, bo sukces za sukcesem gonił sukces. I Słyszałam też o sobie, że świetnie robię to, co robię. Byłam na maksa zadowolona. Pracowałam coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Mimo tego, że nikt mnie o to nie prosił. Nie zatrzymywały mnie nawet takie sytuacje, gdzie w pewnym momencie przestałam spać. Gdzie przestałam w ogóle interesować się tym, co się dzieje z moimi znajomymi. Czy oni dalej są moimi znajomymi, moimi przyjaciółmi, czy może już nie są. Ten głód docenienia siebie przez pracę był tak ogromny, że zupełnie się w tym zatraciłam. Wtedy tego nie widziałam i to nie miało dla mnie żadnego znaczenia, że z moim ciałem dzieją się różne dziwne rzeczy, że moje ciało przybiera ogromnie na wadze, że moje ciało przestaje spać, przestaje w ogóle mieć z nim kontakt. Nie rozmawiałam też o tym z moimi. Wtedy jeszcze pozostałymi przyjaciółmi i znajomymi, więc nie miałam nikogo, kto mógłby mnie trochę przyhamować. Dawałam z siebie bardzo dużo pracy w pracy, wracałam później do domu i obowiązki macierzyńskie dawałam jeszcze radę realizować, ale jak tylko moje dziecko szło spać, to to był moment, kiedy siadałam na kanapie i po prostu mnie nie było, jakby patrzyłam w ścianę. Pamiętam, że czytałam jakieś artykuły wcześniej. I o tym patrzeniu w ścianę, że ktoś siedzi i patrzy w ścianę, i mi się wydawało Boże, po prostu jakieś jaja, jak można siedzieć i patrzeć w ścianę. No i okazywało się, że takim momentem patrzenia w ścianę karmiłam swój, w zasadzie cały pozostały wolny czas, który miałam poza pracą. Był też taki moment w moim życiu, kiedy tak bardzo chciałam nie mieć bodźców. Że myśląc o sobie bardzo źle, jako o mamie, czekałam bardzo na weekend, kiedy mój syn pojedzie do taty, i ja wiedziałam, że w piątek to będzie ten moment, kiedy wrócę z pracy, będę mogła wyłączyć telefon, komputer, zasłonić zasłony, usiąść na kanapie i siedzieć w zasadzie do poniedziałku rano. I nic wtedy, w mojej głowie, nie powiedziało mi, że to nie jest OK wydawało mi się, że po prostu bardzo ciężko pracuję, więc potrzebuję po prostu tak się zdekompensować i tak sobie odpocząć. Pamiętam podróż służbową jedną z wielu wtedy, a gdzie obudziłam się w hotelu i znowu miałam taki aha moment, nie wiedząc w jakim jestem mieście, jaki jest dzień tygodnia. Nic nie wiedząc, po prostu wiedziałam, że jestem poza domem i że jestem w hotelu. Nie wiedziałam zupełnie nic. Nawet to mnie nie otrzeźwiło. I nie dało mi do myślenia, że, że to nie jest OK. W tym roku, kiedy te wszystkie dramatyczne, takie jak już dzisiaj wiem, wydarzenia miały miejsce. Jedna z moich przyjaciółek, takich, które zostały jeszcze przy mnie, miały ze mną kontakt, yy, zachorowała na depresję i udała się do lekarza. Bardzo szybko, bardzo dobrze zrobiła. I pamiętam, że jak wróciła z wizyty, zadzwoniła do mnie, powiedziała mi, jak ta wizyta wyglądała, powiedziała mi też, jak sobie opowiadali o tym. I słuchając jej, widziałam siebie. Widziałam siebie dopiero wtedy. Dopiero wtedy widziałam siebie, widziałam w jej słowach to, co się ze mną dzieje. I pamiętam, że to był moment, kiedy się popłakałam pierwszy raz, może nie wiem, od pięciu, siedmiu lat, kiedy te emocje się ze mnie wylały. I ona też, będąc w trudnej sytuacji, zaproponowała mi: słuchaj, umówię cię z moim psychiatrą. Pójdź do niego i zobaczysz, czy to jest to samo. No, generalnie potrzebujesz pomocy. Zgodziłam się. Poszłam do psychiatry. To była moja pierwsza wizyta u psychiatry towarzyszył mi ogromny wstyd, wydawało mi się, że to kompletnie nie jest normalne, że przecież super funkcjonuje. Mam świetną pracę, świetne życie. Więc po co mi ten psychiatra? No, ale też wiedziałam, że bardzo podobne sytuacje się dzieją ze mną, jak z moją przyjaciółką. Psychiatra po wysłuchaniu w zasadzie kilku minut tego co się ze mną dzieje. Zaproponował mi pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Powiedział, że to, czego doświadczam, to jest głęboka depresja. Nie byłam kompletnie gotowa na to, żeby w takim miejscu się znaleźć, natomiast zdecydowałam się na to, żeby zacząć leczyć się farmakologicznie co wtedy było dla mnie też nie do pomyślenia. Powiedziałam, o tym, że choruję na depresję, bo taka była diagnoza lekarza, mojemu dziecku, jego ojcu, bo czułam, że muszę o tym powiedzieć tym osobom, które są ode mnie zależne i dla nich to może być ważne. Powiedziałam też w pracy mojemu szefowi, ale nie dlatego, że chciałam powiedzieć albo miałam potrzebę, że choruję na depresję, tylko miałam nieodparte wrażenie, że leki, które zacznę przyjmować, Coś ze mną zrobią, takiego, że ja już nie będę taka wydajna, i no w ogóle może coś będzie się działo dziwnego ze mną. E, Byłam się też tej rozmowy, e, powiedzenia o swojej słabości, i wstyd był tą emocją, tą, tą rzeczą, która mi towarzyszyła, towarzyszyła wtedy bardzo mocno. Zostałam przyjęta bardzo dobrze, otoczona opieką u mnie w pracy. Do dzisiaj jest tak, że mam to wsparcie, nie tylko ja zresztą, bo takich osób jak ja jest więcej. Po miesiącu mniej więcej zaczęłam czuć się lepiej, zaczęłam widzieć zmiany. Zaczęłam też widzieć w trakcie terapii, którą wtedy podjęłam, to jak bardzo. Moje emocje i moja dusza są poranione i połamane, jak bardzo potrzebuję pomocy. To był bardzo trudny moment, żeby się przed sobą samą do tego przyznać. Ale to był też moment, kiedy postanowiłam, że nie będę cicho, że nie chcę, żeby takie myśli jak moje wtedy myśli otoczone wstydem, otoczone bólem. I myśleniem o sobie jako o osobie niewystarczającej są po prostu złe. Zaczęłam szukać sposobów na to, co mogę zrobić, żeby o tym mówić. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, był coming out w pracy do dużo większego towarzystwa niż tylko mój szef. Zawsze przyświecała mi idea, że jeżeli chociaż jedna osoba pomyśli o tym i zastanowi się nad tym, czy nie potrzebuje pomocy, to warto jest podjąć to ryzyko bycia ocenianą i wstydu, który nadal mi towarzyszy, nawet dzisiaj, jak tu przed wami stoję. Po każdym takim. Kaminaucie, który był za każdym razem coraz większy. Najpierw była to praca w Polsce, później to była praca szeroko, poza Polską też. Później zaczęłam o tym mówić na tyle głośno, że inne firmy, inne biznesy zwracały się do mnie z prośbą o to, żebym przyszła i powiedziała o tym, jak żyję i jak się czuję również u nich. Wiele osób, które słuchało tego, o czym mówię też do Was dzisiaj, nie potrafiło połączyć tak kruchej i potrzebującej pomocy istoty z moim wizerunkiem, który jest wizerunkiem bardzo silnej bizneswoman zarządzającej ogromną kasą, mającej wielkie sukcesy zawodowe. No i to, co też słyszałam bardzo często, ale przecież cały czas się śmiejesz. Ty jesteś cały czas zadowolona, Ty jesteś taka w ogóle śmieszna. Jak idziemy na imprezę, to przecież ty jesteś duszką towarzystwa. Więc bardzo wiele takich rozmów też miałam. I powoli razem z terapią, lekami i tym, że zaczęłam głośno mówić, że warto prosić o pomoc, zaczęło być mi łatwiej, zaczęło być mi lżej. Nazwałam swoją <noise> depresję przyjaciółką, bo tak naprawdę ona bardzo wiele zmieniła w moim życiu. Pozwoliła mi spojrzeć na siebie, tak naprawdę, spojrzeć na swoje emocje, spojrzeć na to, kim jestem i czego potrzebuję i też przyznać sama przed sobą, że to jest okej, okay, żeby się nie czuć okej. Okay. Według WHO do roku, który jest za 7 lat, czyli 2030, depresja będzie dominującą chorobą w naszym społeczeństwie. Moje marzenie jest takie, żebyśmy spróbowali te statystyki trochę zepsuć, mimo tego, że czuwa nad nimi bardzo wielu naukowców i naukowczyń. Chciałabym, żeby normalnym było mówienie o chorobach psychicznych, tak samo jak o chorobach fizycznych rozmawiamy dosyć swobodnie. Mam do was gorącą prośbę, żebyście posłuchali siebie w środku i żebyście też posłuchali swoich bliskich i zapytali, jak się mają, czy czują się ok. Chciałabym też, żebyście zapytali siebie, czy czujecie się ok. I jeżeli nie, to pójdźcie po pomoc. Im szybciej, tym lepiej. To bardzo potrzebne, wbrew pozorom, dosyć proste i niech stanie się normalne. Dziękuję.